Co dzisiaj obserwujemy? Otóż od pakietu zdrowotnego mija, już powolutku, bo w kwietniu, rok. Jest z powrotem ogromny, narastający bunt pieczątkowy wśród lekarzy. Jeszcze o nim nie słychać, ale ultimatywne stwierdzenia zarówno związków zawodowych, jak i Rady, Naczelnej Rady Lekarskiej co do sposobu wystawiania recept pojawiły się znowu. Nie ma zgody lekarzy na konstrukcję rozporządzenia, która wynika z innego aktu prawnego, jakim jest na przykład ustawa o zawodzie lekarza, powraca do obarczenia lekarzom całą sprawą biurokratycznych przepisów biurokratyczno-kontrolnych. To, że są jakieś sygnały, że być może będzie system weryfikacji, że pacjent sam się będzie weryfikował, to jeżeli chodzi o informacje i cyfryzację, proszę iść do pana ministra Boniego, on to wytłumaczy, ma niewątpliwie duże możliwości tłumaczenia, dlaczego z dowodem osobistym nie może sobie poradzić, a poradzi sobie z systemem tych, którzy są uprawnieni do ubezpieczenia. Ten proces wróci gdzieś mniej więcej w czerwcu. Lekarze już zapowiedzieli, że nie podpiszą nowych umów i że w związku z tym wszystkie recepty, powtarzam, wszystkie recepty będą na 100%. Druga sprawa, która w tej chwili narasta, to jest kwestia, czy polski pacjent rzeczywiście dożyje emerytury, jeżeli przez przypadek zachoruje na raka. Tak to jest w dzisiejszej medycynie, że rak jest w wielu procentach wyleczalny, ba, całkowicie wyleczalny i że można pracować. I można być na emeryturze, a nie na rencie po leczeniu raka. W Polsce nie dłużej niż do 1 lipca obowiązują tak zwane programy terapeutyczne, które powodują, że polski pacjent ma dostęp do w miarę nowoczesnych leków i nowoczesnych technologii medycznej przy leczeniu raka. Ten system z mocy ustawy znika i w jego miejsce pojawiają się programy lekowe. I konia z rzędem, jeżeli ktokolwiek wie, na czym te programy lekowe będą miały polegać, skoro prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w liście i komunikacie do wiadomości premiera mówi, że nie jest Narodowy Fundusz Zdrowia gotowy do tego, żeby finalizować i podpisywać umowy po to, żeby leczyć najciężej chorych. Tym razem chorych śmiertelnie. Gratuluję, jeżeli się nie uda podpisać, pewnie tych, którzy nie będą gotowi pobierać emerytury, będzie więcej.